Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcinku z Alexa. A minął wieczór, minęła noc. Ja sobie tutaj pięknie pograłem, znaczy nie pograłem, znaczy pograłem sobie wczoraj. Dzisiaj jest niedziela, jest poranek, jest 10 godzina i mam herbatkę, więc możemy zaczynać nasz piękny gameplay. Wiem, że mamy tam koleżankę, którą możemy iść. Ja bym chciał do tego baru jakby trafić, wiecie, bo oni tu gadali o tym barze cały czas. Banita. Page. O, z Page miałem gadać. No, no, co my tu mamy? Świeże mięsko. Page? To ty, prawda? Nie widziałem cię już jakiś czas. To dlatego, że schodzę z drogi, gdy tylko widzę, że się zbliżasz, Ray. Jakim cudem strażnicy wpuścili cię pod kopułę? Na twoim miejscu bym uważała. Pewnie usiłują wciągnąć cię w swoje szeregi. Nie byłbyś pierwszą osobą, która przyszła szukać tu schronienia, a skończyła na kolanach przed Kalanem. Ale skoro już tu jesteś, zobaczysz, że jeszcze trudniej się stąd wydostać. Klerycy stali się ostatnio przewrażliwieni. Można by rzec, że coś im odwaliło. Gdy więc zdecydują się kogoś wpuścić, bardzo mnie ciekawi, kto to taki i czemu klerycy uznali wpuszczenie go za dobry pomysł. Skoro tak trudno się tu dostać, to co ty tu robisz? Przybyłam tu zanim zaczęło się to szaleństwo. Oczywiście miałam nadzieję na zysk. Większość ludzi mieszkających w pobliżu Albów robi się nerwowa i jest w stanie zapłacić sporą sumkę w zamian za zapewnienie bezpieczeństwa. A o zapasy tu trudno. Jeśli masz jakieś, możesz je sprzedać po zawyżonej cenie. Przynajmniej taki był mój plan. Oczywiście klerycy zablokowali mój interes i odcięli od źródła zapasów. Jak pozyskujesz swój towar? Zwykle bezpośrednio z towaru. To właśnie stanowi problem. Klerycy zrobili się cholernie wybredni, jeśli chodzi o wpuszczanie i wypuszczanie ludzi. Bez identyfikatora nie da się przemknąć obok strażników. A w ramach szaleństwa odebrali mi moją przepustkę. Twierdzą, że sprawiam problemy. A co innego mam robić, skoro pozbawili mnie mojego interesu? Co do twoich problemów z handlem? Ta. Nie mów mi tylko, że handel bronią stanowić może zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tu chodzi o samoobronę. Jeśli ktoś może powstrzymać uzbrojonego bandziora, to jest to ktoś jeszcze lepiej uzbrojony, prawda? I co? Mamy rzucać w Albów kamieniami, gdy już zaatakują? Klerycy chcą zatrzymać dla siebie całą broń, a reszta z nas może iść się jebać. Twierdzą, że to wyraz neutralności, ale dla mnie to czysta tyrania. Alois wie, że czekasz na nową dostawę. Doprawdy? No cóż, on zawsze był największym szaleńcem z nich wszystkich. Powiedzmy, że ma rację i że mogłabym zdobyć zapasy. Oczywiście nie z towaru, ten szlak jest zablokowany. Powiedzmy, że mogłabym zdobyć broń na przykład od tych separatystów. Powiedzmy, że ja mam kryształki, a oni broń. Oraz talent do interesów na poziomie niedorozwiniętego trola, więc potrzebują kupca, czyli na przykład mnie. Co, gdybym to powiedziała? A co, gdybym powiedziała, że muszę znaleźć kogoś, kto da radę wchodzić do miasta i je opuszczać bez żadnych problemów? Gdybym powiedziała to wszystko, co ty na to? Naprawdę sądzisz, że możesz zaufać separatystom? Nie mogę stąd odejść, jeśli nie zarobię. Cholera, jeśli nie zarobię, nie będę miała na jedzenie. Ten układ jest mi potrzebny. A jeśli chcesz na mnie donieść, wiesz co stracę? Nic. Dopóki nie mam przy sobie broni, będzie tylko moje słowo przeciwko twojemu. A Alois nie uzna tego za wystarczający powód, żeby mnie ukarać. Mogę ci pomóc zdobyć tę broń. Dobra, super. Oto co musisz wiedzieć. Opuść miasto i odszukaj separatystę Radoka. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest separatystą. W każdym razie to prawdziwy pojebaniec. Większość z tego, co mówi, nie ma sensu. Ale posiada broń i ma chęć handlować. Myślę, że to lubi. Chociaż trudno powiedzieć. Chce sprzedać broń, ale musisz go nieco przycisnąć. Nie oddaję jej od tak. Dobra, będziemy mogli zrobić coś takiego, że damy broń. Które weszły do Abesy, zabiły całą grupę. Rozmyślę o tym od kilku dni. Dobra. Jeszcze na pewno chciałbym ten bar zobaczyć, jeżeli jest takie coś. No miał być bar tutaj gdzieś. Może to ten wielki, jebitny budynek tutaj. Tak, to na pewno jest bar. My sobie zapiszemy.
Jezu, ja się tu muszę wczuć szczerze. Na razie od mojego powrotu po 2 tygodniach zagrałem tylko... Ile? 3 odcinki. Więc muszę się wczuć w tą grę. Banita, my musimy z... Odpuść sobie, brabak. Ja obsługuję wszystkich. Oszczędź sobie trochę fatygi i rób, co mówię. Niech te dupki piją siuśki z rynsztoków, a prawdziwy towar trzymaj dla prawdziwych ludzi. Odpuść sobie, brabak. Ja obsługuję wszystkich. Po co mieszasz się do tego, kogo obsługuję? Wiele osób narzeka na ciebie, a mimo to nadal cię obsługuje. Trzymasz ich stronę? Nie trzymam niczyjej strony. Po prostu robię swoje. Przemyśl to, radzę ci. Co mam przemyśleć? Jeszcze jedno słowo i klerycy wywalą cię z miasta. Także bądź tak miły i uspokój się wreszcie. To jeszcze nie koniec. Wrócę tu. Dobra, tylko nie zapomnij kryształków. Mam dość dawania na krechę. Potrzebuję eleksitu, jasne? Hej ty, chodź tu. Napijmy się razem. Co świętujemy? Zwycięstwo nad Albami! Chyba, że masz jakiś inny powód do świętowania. Dla mnie każdy powód jest dobry. Ha! Zwycięstwo nad Albami? Nadchodzące zwycięstwo, oczywiście. Inaczej być nie może. Chyba w nas nie wątpisz. Zastanów się, zanim coś palniesz. Musisz wierzyć, jeśli zależy ci na wygranej. Jeśli nie przestaniesz pić, raczej nikogo nie pokonasz. Co ja słyszę? To ja tu tryskam gościnnością, a ty, jak widzę, czekasz, by ktoś ci zamknął tę gębę. Jeszcze trochę, a się doczekasz. Dobra, jesteś nowy, więc dam ci jeszcze szansę. Ostatnio, jeśli dotrwasz do następnej rundy, zostaniemy przyjaciółmi. Co ty na to? Wystawiasz ząbki, czy przyjmiesz cios na klatę? Pokaż, na co cię stać. Okej, granaty. Powalczmy więc. O nie! Ej, ty! Narobisz sobie kup, będziesz tego żałować. Podłóż zapłać. Szczerze, nie chciałem Witem walczyć. Musimy to wczytać, bo się spierdziła walka. I granaty mi nie zadziałały. Widzieliście, co się stało z granatami? One się rzuciły do przodu. 4. O. Hej, ty! Co świętujemy? Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. No chodź tutaj, tu. Aj! Jeszcze raz, nie, bo mi się popierdzieliło. Aj, bo oni są tak... Bo oni są tutaj tak blisko. Chodź tutaj, o.
Walka skończona? Ożeś kurwa! Ty cwa! O Jezu! Cybyku, dałeś mi jakieś prochy? Co mi zrobiłeś? Zlałem się, zasrańcu. Tere fere! Możesz dalej szukać szczęścia! Pewnego dnia ktoś raz na zawsze zamknie ci ten twój głupi pysk! Dlaczego nie jesteś wydanie z innymi berserkami? Chrzanić berserków! Nic mnie z nimi nie łączy! Prędzej czy później i tak zesłaliby mnie do doliny. Dlatego wolałem ich uprzedzić i zwiać. Chrzanić ich i ich prawa. Tutaj wszystko jest łatwiejsze. Twoja sława ci wyprzedza. Powiedzmy, że ten żałosny gnojek nie przebierał w słowach, opowiadając o moich przymiotach. Podobnie wyrażał się o tobie. Po prostu najwyższy czas, by ktoś go odwiedził. Ty chyba się do tego nie nadajesz. Ten kłamliwy gnój opowiada, że zabiłem rodzinę na pustkowiach. Kompletna brednia. Zabiłem 5 rodzin. Panoszyli się po okolicy bez żadnej porządnej broni. Sami się prosili. Szukali guza i go znaleźli. Teraz Riley trąbi o tym pod kopułą. Niektórzy strażnicy nawet mu uwierzyli. Dobrze by było, gdyby ktoś zamknął mu gębę. Wtedy miałbym spokój, a strażnicy przestaliby się mnie czepiać. Zajmij się nim, a ja ci to wynagrodzę. Musisz się nauczyć szanować innych. Myślisz, że się ciebie boję, bo raz mnie stłukłeś? Mylisz się. Odpieprz się, bo zobaczysz własną głowę na talerzu. Zacznij okazywać ludziom szacunek, a nie będziesz musiał walczyć. Pozwól, że coś ci powiem. Zaraz dostarczę twojej puszczalskiej mamuni. Ojeju. Do płaczu. Zbliż się. Czemu te granaty nie wybuchają? Odłóż. Dobra, dobra. Pokazałeś mi. Teraz zostaw mnie w spokoju. Jeszcze trochę by było z nim. Lepiej, żebyś od tej pory nikomu nie szkodził. Dobra, zrozumiałem. Trzymaj się z daleka od banitów. A jeśli tego nie zrobię, to co? Przed moją kolejną wizytą będziesz musiał sprawić sobie ochroniarza. Dobra, pieprzyć to. Będzie jak chcesz. Mądra decyzja. Dlaczego to zrobiłem? Z jednej strony on powiedział, że zabił 5 rodzin. 5 pierdzielonych rodzin. No już mi... Ja jeszcze chciałem go oszczędzić, ale jak powiedział, że 5 rodzin... To już stwierdziłem, nie, to już pomożemy mu. Dobra, zawodowy zbir. Czekaj, tutaj miałem najpierw... Czekajcie. Rayleya chyba trzeba znaleźć, tak? Rayler to był, ale kurde, dajcie mi expa mojego. Coś tam dostałem, tyle dobrze. To jesteś chyba ty. Hej. Masz kilka kryształków dla weterana? Pomóż mi, ja oprowadzę cię po mieście. Koleś przypomina mi mojego brata. Kiedyś raz zabrakło nam kryształków i przez jakiś czas żebraliśmy. Gdyby nie ludzie, zdechlibyśmy z głodu. Daj mu szansę. Proszę, weź to. Dziękuję. Nigdy ci tego nie zapomnę. Ponieważ mi pomogłeś... Upewnię się, że moi znajomi się o tym dowiedzą. Jeśli mi pomożesz, ja pomogę tobie. Wróć za kilka dni. Mogę mieć coś, co cię zainteresuje. Dobra. Już nie wiem, czy mi to było potrzebne, ale dobra, jeżeli mnie za to Ray bardziej lubi, to chociaż tyle dobrze. Teraz mnie ciekawi, gdzie jest nasz kolega. Te stwory stają się coraz groźniejsze. Nie wiem jak ty, ale ja nic nie słyszałam. Gdzie jest nasz kochany Riley? Do zobaczenia.
Rayleigha szukam, wiecie? Rayleigha, który gdzieś może tu być. A on jest chyba tutaj w budynku, co? Tak, bo ja mu powiedziałem, że ja mu pomogę. On był tutaj. Mówiąc o Brabaku, nie musisz się martwić Brabakiem. Zostawi cię w spokoju. Zostawi mnie w spokoju? Nie zrobi tego, póki oddycha. Proszę, nie mów mi, że przemówiłeś do jego sumienia. On nie ma sumienia. Nie martw się, postawiłem sprawę jasno. Nie wróci tutaj. No dobrze. Bardzo ci dziękuję. To właśnie chciałem usłyszeć. Moje szanse przeżycia kolejnego roku znacznie wzrosły. Dziękuję. Dziękuję. Masz. To dla ciebie. Miło. Pohandlujmy. Dobrze. Masz alkohol. Tani. Dobra, nic na razie chyba nie sprzedajemy. Chciałbym w ogóle kupić trochę granatów. Trzeba będzie pójść i kupić trochę więcej. Tak, myślę, że za dużo wydajemy na te. Ja bym chciał się nauczyć strzelać. A ile nam zostało do poziomu? O Boże, dzisiaj będzie ten dzień. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Co mamy za misję? Przemyt broni. Czy wybrać stronę, nie? Z jednej strony tak, zabrać broń słabo, z jednej strony zabrać, przynieść broń dys plus. No, na razie może bym z towarzyszem tutaj naszym. Kurde, jest tyle rzeczy do zrobienia, ja wszystko robię na ciula, nie? Big Banka to w ogóle zamknijmy. Dobra, może pójdziemy z nią to zrobić. Do miasta to jeszcze wrócimy i tak musimy porobić dużo misji. Pójdźmy za miasto, jeżeli będziemy mogli w ogóle wyjść. Co cię zatrzymało? Najważniejsze, że jestem. Jesteś! Masz mi może zamiar powiedzieć, gdzie rozbiłeś obóz? Albo jakie są dalsze plany? Czy może na to też będę musiała poczekać? Opowiem ci, co się stało. Sporo już zrobiłeś, ale tyle samo jeszcze przed tobą, a raczej przed nami. Bez plecaka odrzutowego raczej nie dotrzemy na miejsce. Spokojnie, wiem jak z tego korzystać. Dotrzymam ci kroku. Możemy porozmawiać o mojej sprawie? Jest poziom! Jest! Interesuje cię zbadanie właściwości Eleksu. Jak zamierzasz to zrobić? Wyczuwam obecność Eleksu, zwłaszcza w dużym stężeniu. Tak jak w konwerterze? Do tego chyba nikt nie potrzebuje specjalnych mocy. Chodzi mi raczej o nieoczyszczony Eleks, utajony. Łatwiej jest mi go rozpoznać przed przetworzeniem. Chciałabym poszukać na Magalanie dużych złóż nieprzetworzonego Eleksu. Złóż? Myślałem, że Eleks pojawił się tu wraz z kometą. Tak było. Część swej mocy zawdzięcza właśnie swemu pochodzeniu. Chciałabym odkryć, w jaki sposób udało mu się rozprzestrzenić na całą planetę. Albowie przetwarzają Eleks, a to go zmienia. Polaryzuje. Podobnie jest w przypadku berserków. Proces, w efekcie którego Eleks transmutowany jest w manę, też narusza jego strukturę. Zachowuje tylko niektóre z jego właściwości. Zależy mi na zbadaniu Eleksu, który pojawił się wraz z kometą. Czuję, że w tym kryje się jakaś tajemnica, którą warto poznać. Aby ją odkryć, potrzebuję Eleksu w jego naturalnej, czystej formie. Jak masz zamiar znaleźć duże złoża Eleksu? Po uderzeniu komety Eleks rozprzestrzenił się na cały Magalan. Jest w morzu, w skałach, nawet w powietrzu, którym oddychamy. W niektórych miejscach jego stężenie jest większe. Wyczuwam to w formie wibracji. Chciałabym namierzyć takie miejsca i je zbadać. Gdzie będziesz szukać nieprzetworzonego Eleksu? Pierwsze złoże, które chciałabym zbadać, znajduje się na północ od miasta pod kopułą w Abessie. Pokażę ci, gdzie to jest. Skoro to tak blisko, dlaczego nikt go jeszcze nie odkrył? Nie wiem. Może nikt poza mną nie wyczuwa jego obecności? Chcesz powiedzieć, że twoje zmysły są skuteczniejsze od alpskiej technologii? Chodź ze mną, to się dowiesz. Dobrze, prowadź. To całkiem blisko miasta. Za mną.
Dobrze, idziemy z nią. Nie wiem, czy Rey jest z nami, czy... Musimy porobić misję dla naszych w ogóle ludzi, towarzyszy. Ja chyba to zrobię. Zrobiłem tylko dla jednego. Olbrzymie ilości eleksu wydostają się do morza. Woda wypłukuje go z klifów i ziemi. I tak zaczyna krążyć po całej planecie. Eleks jest wszędzie. Ciągle jednak uważasz, że powinniśmy znaleźć miejsca, gdzie jego koncentracja jest największa. Tak. Od chwili zderzenia z kometą eleks przenika wszystko na Magalanie. Te zakłócenia utrudniają odczyt. Żeby dowiedzieć się więcej, musimy podążać za mutantami. One doprowadzą nas do źródła. Wiemy, dokąd powinniśmy się udać. Tym razem to ty prowadzisz. Nieźle. Wyczuwam eleks lepiej niż ktokolwiek ze znanych mi osób. Jednak są mutanty, które są w tym równie dobre. Powinniśmy uważać na wypadek, gdyby zainteresowały się tym złożem. Dobrze, ale mamy już... Nasz Rey poszedł. To nic, my go jeszcze walniemy później. Jak będziemy robić jego misję, myślę, że porobimy ich misję po prostu na razie. I co tu potrzebujemy? Trzy tego zręczności. Yes! Jeszcze inteligencję bym poszedł, żeby trochę się zrobiła. I możemy teraz zrobić to. Z na 2. Mamy tylko 2, ale mam mało tego. Ale to nic. 20 i 20 w magazynku? Dobrze myślę? Dobra. Na razie nam to musi starczyć. Ja jeszcze chciałbym zapisać sobie i coś chciałem zrobić. Co chciałem zrobić? Żyćko mamy, wszystko mamy. No to co? Będziemy musieli ruszać. Mamy jakby co jeszcze granaty, więc myślę, że dam radę. Cel jest przed nami. Niedaleko domu, w którym byliśmy. Tutaj było dużo szczurów ostatnio, pamiętacie? Trzymajcie się blisko! Walczcie razem! Uważaj! Dobra, karabin jest super. Ale próba strzałów serią. Nie wiem, jak ty tam jesteś, ale... Powiem wam, że to trudne, ile tam bestii jest. Musimy więcej amunicji zdobyć, to o wiele więcej. Ciężko tu jest. Dobra, musimy to jakoś zrobić, tak taktycznie. Straciliśmy dużo naboi, dużo życia. Mamy bardzo mało naboi, co mnie smuci.
Dobra. Ja spierdzielę, ale walka ekscytująca ogólnie. Nie mamy żadnych naboi, już będziemy musieli poszukać. Fajnie jakby się dało nauczyć je robić. Metalowy złom. Nie wiem jak się robi. Czy możemy sobie wziąć jeszcze jakieś jedzonko? Musimy mięso upiec na pewno. Tak, musimy na pewno mięso upiec, mamy go masę, a przy tylu przeciwnikach... Gdzie myśmy zabili tego typeczka? Tu zabiliśmy bestię, tak, ale gdzie zabiliśmy jeszcze typka? Nie wiem, gdzieś może spadł, nie moja w tym głowa. Zapiszmy, nie wiem czy zapisałem przed sekundą, ale zapiszmy sobie jeszcze raz. Moja herbatka już prawie ostygła, więc mógł zaraz się napić, już się teraz napiję. Pyszna. Nie piję herbat, ale wczoraj jak wypiłem przedwczoraj herbatę z miodem, to jakoś się przekonałem do herbatki. Trochę zdrowiej, co nie? Ole, eleksu tu jest. Musi być gdzieś tu. Czuję eleks ukryty w ziemi. W takim razie co teraz robimy? Zacznę medytować. Poczekaj tam, muszę być sama. Może będzie silniejsza, co by nam dało duże bonusy. Ty se medytuj. Na pewno chciałbym się alchemii nauczyć, pamiętam, alchemii się chciałem nauczyć. Mamy dużo rzeczy, które bym chciał się nauczyć, nie? Ale level to jest tak potrzebny, punkty w ogóle. Można już pogadać z tobą? To co? Dokładnie tego się obawiałam. To nie brzmi dobrze. Podejrzewałam, że tak będzie. Dlatego tu przyszłam. Z pewnością uznasz mnie za wariatkę. Alex ze mną rozmawia. Zupełnie jakby był nie substancją, a bytem. To coś najwyraźniej chce czegoś ode mnie. Od wszystkich na tej planecie. Alex do ciebie mówi? Wiem, jak to brzmi. Ale to prawda. Jakim cudem minerał może czegoś od ciebie chcieć? Jak może mówić do ciebie? To jeden z powodów, dla których musiałam opuścić Goliet. Czułam, jak Alex mnie nawołuje. Początkowo sądziłam, że to z powodu many, którą mnie karmili. Ale to nie tak. Chcesz kontynuować? Obiecałeś mi pomóc. Mieliśmy umowę. Teraz, kiedy już wiesz, jak szalona jest moja teoria, możesz chcieć się wycofać. Załóżmy, że ci wierzę. Co konkretnie usłyszałaś? Nie jestem pewna. To nie były słowa, raczej coś na kształt świadomej energii ukierunkowanej ku jakiemuś dążeniu. Niestety bardzo ulotne, trudne do wychwycenia. Muszę znaleźć większe złoże. Być może wtedy uda mi się zrozumieć ten przekaz. Dobrze. Co robimy? Idziemy zapolować na Alex. Najpierw jednak muszę wrócić do domu. Musimy dostać się do Edanu, do jednego z wszechserc. Tego, które znajduje się na południe od obserwatorium, w samym środku Edanu. Chcę porównać, czy to, co przed chwilą wyczuwałam, to to samo, co czułam, kiedy byłam w pobliżu dużych pokładów Manę w Edanie. Mówiłaś, że coś wyczuwałaś. Dlaczego teraz miałoby być inaczej? Muszę się upewnić. Udowodnić sobie, że nie zwariowałam. Nie rozumiesz, jakie to ważne? Co to może oznaczać dla nas wszystkich? Idź. Spotkamy się na miejscu, jak tylko będę mógł. Dobrze. Do zobaczenia, Wedanie. Dobrze. Super. Trochę eleksji, to sobie jeszcze weźmiemy stąd. No dobra, wszystko mamy.
My to będziemy kończyć odcinek, niestety, przyznam wam niestety. Zaraz zaczynamy drugi. Znaczy ja będę zaczynał, wy będziecie musieli czekać. Ale no, nieźle, nieźle się dzieje. Mnie tutaj, jestem dalej tak słaby w tej grze. To mnie kurde smuci i chciałbym mieć szczerze. Wiem, że wziąłem broń kleretyka. Mnie ciekawi teraz skille. Przetrwanie pancerza, broń do walki dystansowej. Zręczność, inteligencja. Właśnie dlatego w inteligencję też idę. Ale też chcę inne rzeczy. Muszę pomyśleć, do kogo dołączyć. Myślę, że chyba do kleretyków dołączyć. Jest jednoosobowa armia, świetne, nie? Do broni banitów. Ja pierdziele. Ciężki wybór. Na razie dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.